Dzisiaj po raz 13 organizowany jest Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych To Ja. Będzie polegał na prezentacji dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, które przyjechały do nas właściwie z całego rejonu. To są Katowice, to jest Racibórz, Rybnik, Wodzisław, Gorzyce, to są Zdzieszowice, Radlin, Pszów. No myślę, że gdzieś około 300 osób. No już te, gdzie nas chcą, to jedziemy. Jesteśmy jak po prostu, jakby powiedzieć, jak zespół Śląsk. Czy przed występem czujecie tremę? Jest trema? No dość troszkę jest, ale ja po prostu, w moim zdaniu to, jakby powiedzieć, że walczę z tym, po prostu rzucam to na luz, że jakby nie ma tremy. Jest to ogromna terapia dla osób niepełnosprawnych, ale jest to też okazja do wspólnej zabawy i do integracji, a także przekazania sobie informacji pomiędzy opiekunami i wychowawcami osób niepełnosprawnych na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi. A tych wagonów jest 140. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby 3 złoty się kopec i kasy, jakby 1000 kopec i kasy, nie wiem, jak się wytężą. To nie udźwigną. Tak, to wiąza. Muzyka, nasza zabawa, przebywanie ze sobą. To jest najlepsza terapia nie tylko dla nich, dla nas. Przyjedźcie, zrelaksujcie się i od razu wam będzie lepiej, naprawdę. A skądże to? Jakże to? A co to? Co to? Że będzie, że walił, że bucha, bum, bum. Tu parę to ludzie, prawie to bum. Zawsze jest pełna sala, zawsze nas jest mnóstwo na scenie, więc zawsze jest fajnie, kolorowo, wesoło. Zresztą zobaczycie sami. Ja się ogromnie cieszę, ponieważ Państwo wiecie, że naszym promocyjnym hasłem w Rydultowach jest takie powiedzenie: do Rydultów czas zajrzeć. No i moje serce jest pełne radości, że dzisiaj do Rydultów zaglądnęło tak dużo gości.